Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez agencję ProContent Communication, czy Polak ufa swojemu pracodawcy, tylko 16% badanych przyznaje, że woli mieć za szefa kobietę niż mężczyznę. Tylko 12% badanych mężczyzn twierdzi, że lepszym szefem jest kobieta niż mężczyzna. I co czwarty badany Polak deklaruje, że jednak woli mieć za szefa mężczyznę niż kobietę. Nasz raport pokazał również, że osoby starsze w wieku od 35 do 49 lat oraz osoby z wykształceniem wyższym deklarują, że lepszymi szefami są jednak mężczyźni niż kobiety. I tutaj większą otwartość na kobiety szefów deklarują osoby młode w wieku od 25 do 34 lat oraz, co ciekawe, osoby z wykształceniem zawodowym oraz średnim. Nasze badanie pokazuje, że w dalszym ciągu warto pracować nad wizerunkiem kobiet jako liderów, kobiet jako szefów oraz inwestować we wszelkiego rodzaju działania, które mają wspierać u kobiet budowanie kompetencji menedżerskich.